czy się spotkacie? Taki temat zadałam dzisiaj kartom. Czy dojdzie do Waszego spotkania? Niezależnie, czy macie regularny kontakt, czy nie macie, czy macie kryzys. Pytanie jest proste do kart Tarota. Czy się spotkacie? Więc spójrzmy, co powie Tarot. Mam tutaj dwie grupy. Pierwsza grupa to jest talia z takim tutaj tyłem talii, kolorem ciemnym, czarnym. I druga grupa jest to taka sama talia, lecz błyszcząca i zawiera tył karty niebieski. Więc proszę wybrać Państwa kolor, Państwa talię. Zanim zacznę czytać, proszę oczywiście zasubskrybuj mój kanał z dzwoneczkiem, byś dostawała codzienne wróżby darmowe. Proszę również o interakcję ze mną dla przepływu energii, bym czuła Państwa obecność i bym wiedziała, czy moje wróżby rezonują z Państwem. Proszę w komentarzach pisać, która grupa z Państwem zarezonowała. Proszę o lajki w imię wdzięczności za mój poświęcony czas. Dziękuję serdecznie i zaczynamy. Zaczynam oczywiście od grupy pierwszej. Czy się jeszcze spotkacie? Intensywnie myśli tutaj Wasz partner lub partnerka, czyli osoba, o którą pytacie, myśli, jest smutny, zamyślony właśnie, jakieś troski ma, nie zauważa szans, które mu los podsuwa pod nos, wspomina też, jest sentymentalny, wspomina dużo właśnie z przeszłości, marzy. Karta czwórki kielichów naturalnie mówi o emocjach, które są tutaj jako symbol kielichów, czyli kielichy mówią tutaj o smutku emocjonalnym, jakimś rozczarowaniu, apatii, samotności, no o jakimś wyborze, zastanawianiu się nad czymś, jednakże no, pesymizmie również. I też takim żalu, smutku po stracie czegoś, być może Was lub w związku, straty związku, straty komunikacji, straty uczuć, jest smutek. Wspominamy to, co było i nie widzimy to, co jest. Nie zauważamy szansy następnej. Tutaj partner Was myśli bardzo, bardzo tutaj dociekliwie na poziomie głowy właśnie, co ma zrobić, czy macie się spotkać, czy też nie. Piątka mieczy mówi o walce z silnym ego, udowadnianie sobie jakiejś racji, mówi o takiej wewnętrznej właśnie walce, jakby walce z własnym właśnie tym takim bardzo, bardzo silnym ego. Także myśli tutaj głową, odsuwa jakby te emocje też od siebie, które tutaj mu nachodzą i myśli tylko na poziomie głowy, tak? Co ma zrobić? Jak ma właśnie zorganizować spotkanie? Czy ma się spotkać, czy nie? Myśli również w samotności. Eremit to jest karta pustelnika. Pustelnik to znowu jest karta singla, czyli myślę, że jest ta osoba singlem lub osobą samotną, lubi też w samotności myśleć właśnie tu intensywnie, szukać rozwiązań, szukać dróg rozwiązania, alternatywnych różnych pomysłów do rozwiązania tego problemu właśnie, czy się spotkać, jak to zrobić. I no, głęboko wchodzi jakby w głąb swojej duszy, myśli, uczuć, rozpatruje na wszelkie sposoby właśnie o tym spotkaniu z Wami, czyli o tym właśnie Waszym
wspólnym spotkaniu. W każdym bądź razie, no, pustelnik jest osobą bardzo taką głęboką, rozmyślającą, poszukującą właśnie różnych dróg rozwiązania. Także pustelnik mówi tutaj właśnie o rozważaniu spraw. O rozpatrzaniu, rozważaniu spraw. Pustelnik jest to też ktoś spod znaku panny. Jeśli macie z takim żywiołem ziemskim do czynienia, wasz partner jest spod znaku panny, to tutaj bardzo by ta wróżba rezonowała z wami. Jeśli nie jest ten partner spod znaku panny, być może jest spod innych znaków ziemskich, niemniej jednak bardzo solidnie, tutaj roztropnie, rzeczowo myśli o tym spotkaniu i przemyśliwuje jakby te wszystkie tutaj plany, pomysły. Pragnie się spotkać. Pragnie znów, by te uczucia wyleczyły się, uleczyły się, płynęły, jakby taki potok, prawda, tych uczuć, piękne przepływanie, krąg uczuć z kielicha do kielicha, czyli balans, równowaga, Xinjiang, czyli ta, no, energia męska i damska razem w balansie, tak, w równowadze, razem ręce, dotyki, uczucia. Pragnie właśnie tutaj tej wymiany harmonijnej emocji, uczuć, spotkań. Pragnie spotkania, więc ta karta na pewno mówi o tym. Tutaj jest karta otwarcie się właśnie na spotkanie, na nowe szanse, na nową z wami relację. Otwarcie się radosne, pozytywne, optymistyczne na spotkanie z wami, tak? Jest otwarty. Być może podróż, spotkanie razem, jeśli partner, partnerka mieszka daleko, poza granicami waszego kraju lub poza granicami waszego miasta, tak, miejscowości, to właśnie tutaj podróż do partnera, partnerki, spotkanie się, radowanie się razem, piękna, optymistyczna, radosna atmosfera, uczucia, miłość, przepływ emocji, nadzieja, tak, nadzieja na spotkanie, nadzieja na piękny czas razem. Stary etap zamykacie, nowy etap po prostu otworzy się poprzez to wasze właśnie spotkanie. Także te dwie karty w tej kombinacji rokują, że partner na pewno chce się spotkać i tutaj myśli właśnie o strategii działania. Karta koła fortuny, czyli wszystko się odwróci szybko, raptownie w dobre. Jakieś rozwiązanie waszych problemów, spraw, organizacja waszego spotkania czy podróży właśnie, by zobaczyć się, spotkać. Szybki obrót spraw, szybka przemiana, przełomowy moment w waszym życiu, tak? Koło fortuny mówi zawsze o szybkiej zmianie, o właśnie ważnym momencie w życiu. Coś nagle właśnie przejmie inny bieg zdarzeń. Czyli zmieni się sytuacja na lepsze. Także grupa pierwsza na pewno będzie tutaj chęć spotkania, będzie spotkanie, jest optymistyczna karta, jest szybki obrót spraw, szybkie zmiany w kierunku właśnie waszego spotkania. I jeszcze karta na dnie talii tarota w grupie pierwszej mówi o asie monet, czyli początek czegoś stabilnego, czegoś pięknego, czegoś obiecującego wam właśnie jakiś związek solidny, długotrwały, stabilny. Początek jakby nowej fazy, która rokuje wam tutaj pozytywny obrót spraw, tak? Czyli na pewno jest spotkanie, ponieważ karta Asa Pentakli mówi o radości również, o tym, że nowe plany potoczą się dobrze i będzie realizacja tych nowych waszych planów,
z czego będziecie się również radować, o czym mówi następna karta. Tutaj stabilności, radości, świętowania. Więc cudownie, grupa pierwsza, dziękuję grupie pierwszej za to czytanie i zobaczmy, kochani, grupę drugą. Zapraszam grupę drugą do talii tarota niebieskiej. Czy się spotkacie? Karta dziesiątki kijów, buław, dziesiątka buław, as buław, dziewiątka pentakli. Ok, zaczynamy od buław, od dwóch kart buław, które nam tu wyszły. Karta dziesiątki buław mówi o zejściu właśnie z blokad, zejściu z tej wielkiej góry, tak? Zejście, zamknięcie jakiejś fazy. Zejście właśnie z tej dużej góry, która Was obciążała, góry problemów, blokad. Zaczęcie nowego rozdziału, czyli praca, aktywność, koniec jakiejś drogi, koniec jakiejś fazy, koniec jakiegoś etapu Waszego życia i rozpoczęcie właśnie nowego etapu, przedsięwzięcie jakieś nowe, aktywność w nowym kierunku. Skończyliśmy jakby tutaj mieć te lęki, blokady, schodzimy tutaj z tej ciężkiej góry, zamykamy tą fazę, ten etap i szukamy nowych rozwiązań, nowej fazy, nowej szansy. I teraz właśnie karta asa buław mówi nam o tej nowej szansie, o początku czegoś nowego, aktywności jakiejś nowej, nowych projektów, nowej szansy, nowych spotkań, gdzie powinniśmy właściwie ukierunkować swoje działania. Zadaliśmy pytanie, czy się jeszcze spotkacie, czyli wszystko to, co Was poróżniło, było problemem, zamykacie, blokady właśnie tutaj jakby zakańczacie, schodzicie tu z tych blokad i wchodzicie w nowy początek, aktywnie, tak? Kierujecie się tutaj też intuicją, przemyślanie, ale aktywnie, kreatywnie. I idziecie w kierunku sukcesu, stabilności, jakiegoś długotrwałego tutaj związku. No, dziewiątka pentakli mówi tutaj o samodyscyplinie, właśnie w zdobywaniu swoich celów, realizacji swoich celów, dążenie konsekwentne do celów, do sukcesu, odpowiedzialność. Także tutaj dążenie do związku, który otworzyłby, ponieważ as buław, otworzyłby jakieś tutaj stabilne relacje, prawda? Czyli dziewiątka monet jest kartą powolną, jednakże bardzo stabilną, tak? Czyli budowanie poprzez właśnie spotkanie Wasze, które się teraz ma zrealizować, budowanie czegoś stabilnego, jednakże w tempie powolnym, aczkolwiek właśnie coś, co da Wam bezpieczeństwo. Tutaj też partner myśli o spotkaniu, które da mu jakieś rezultaty, które da mu jakieś tu korzyści, jakieś właśnie no rozwiązania, tak, problemów, wyjaśnienie, które zaowocuje dobrze, tak, czyli przyniesie plony. Myśli tutaj o spotkaniu, właśnie już podjął decyzję, chce się spotkać, jest otwarty, nie wiem, czy na podróż do Was, na spotkanie z Wami, patrzy już w horyzont, myśli właśnie, czy wstać, brakuje tylko tej aktywności, by wstać, unieść się i właśnie pójść w Waszym kierunku. Ale chęć tego spotkania tutaj jest.
i chęć tego, by to spotkanie przyniosło dobre jakieś rezultaty. Ostateczna karta świata, czyli otwarcie się na spotkanie, chęć spotkania, pozytywność. To było też w pierwszej grupie, czyli bardzo podobna tutaj karta. Spotkanie, podróż do Was, podróż poza miasto, poza kraj, czyli podróż zagraniczna. Ta karta świata mówi o świecie, czyli podróż zagraniczna, tak? Nawet to chodzi o podróż daleką. Czy spotkanie właśnie w podróży razem, wybranie się razem w podróż, by przeżyć coś pięknego, coś pozytywnego, coś, co przyniesie rezultaty na dobry, poważny, porządny, stabilny, długotrwały, solidny związek. Tak, o czym mówiła tutaj ta karta dziewiątki pentakli i siódemki pentakli, czyli dobrych rezultatów tego spotkania. Czyli do spotkania dojdzie, jest ta otwartość, jest chęć, jest planowanie, jest radość już nawet ze względu właśnie na to, na myśl o tym spotkaniu. Na dole kart Tarota właśnie w tej grupie drugiej mamy w dosłownym tego słowa znaczeniu radość, czyli trzy kielichy, radowanie się, świętowanie wręcz. Trzy kielichy mówią o przyjemnościach z grupą ludzi, spotkania, uczty, tak? Czyli radość, śpiew, kielichy też, nie wiem, wino, śpiew i taniec, tak? Czyli też emocje, zadowolenie, spełnienie, radość, pozytywne tutaj rozwiązanie spraw, czyli mamy tutaj na pewno pozytywną również odpowiedź, że tak, spotkacie się. Niemniej jednak w grupie drugiej może być to troszkę wolniejsze tempo, o czym mówi ta karta dziewiątki pentakli. Tak, dziewiątka pentakli mówi o jakimś powolniejszym tempie właśnie w stosunku do tego spotkania, które planujecie, tak? Karty pentakli, nie zapominajmy, są powolne. Dziewiątka pentakli może mówić również o, no, że ta wróżba może się w parę miesięcy zrealizować, czyli nie będzie to tak szybkie, prawda, jak w tej grupie pierwszej. Ale chęć spotkania jest. I właśnie tutaj otwartość, już myślenie i początek czegoś nowego. Także życzę Wam, kochani, wszystkim, byście spotkali się z Waszą osobą, o której myślicie, w której jesteście zakochane, do której macie uczucia. Chciałabym, by się zrealizowały Wasze plany. Wszystkiego dobrego, kochani, i do usłyszenia na moim kanale. Proszę, zasubskrybuj mój kanał, daj lajka, napisz komentarz. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia już wkrótce.